Moi drodzy, w temacie Nowenny Pompejańskiej jest taki duży paradoks. Nowenna jest bardzo znana w Polsce, a jednocześnie tak mało osób wie, jakie były okoliczności jej powstania. Kto ją napisał? Jakie były pierwsze cuda Matki Boże Pompejańskiej? Bartolo Longo, autor Nowenny Pompejańskiej w historii Sanktuarium w bardzo skrupulatnie opisał Losy nie tylko nowenny pompejańskiej, ale wielu nabożeństw, w których był autorem, wielu dzieł, których był inicjatorem, i wielu cudów, których był świadkiem. On, jako pierwszy apostoł Matki Bożej Pompejańskiej, ten, który wszystko zaczął, skrupulatnie, taką adwokacką dokładnością, spisywał te wszystkie, Cuda, te wszystkie znaki, te wszystkie zjawiska. No właśnie, on był adwokatem, dlatego miał takie bardzo rzetelne podejście do tematu pompejańskiego. Ten temat pompejański to historia obrazu, to zbudowanie kościoła ku czci Matki Bożej Pompejańskiej, to te nabożeństwa pompejańskie, to też cuda i łaski. Bartolo je dokumentował w swojej książce. Właśnie w historii sanktuarium w Pompejach. Większość ćwiczyli Matki Boży Pompejańskiej słyszała o objawieniu się Matki Boży Pompejańskiej Fortunatynia Agrelli, danie obietnicy nowenny pompejańskiej dla każdego z nas. To objawienie także spisał Bartololongo. o tym mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków naszego spotkania. Ale zauważmy, że to nie był pierwszy cud objawienia się. Madonny Pampejańskiej. Specjalnie dla was przygotowałem odcinek audiobooka o tym pierwszym objawieniu Giovannine Muti. Lekarze pozbawili wszelkich nadziei na wyzdrowienie tej kobiety. Nie było nadziei i wtedy w tę sytuację wkroczył Bartolongo, który powiedział, niech chora ucieka się do Matki Bożej Różancowej która teraz udziela licznych nadzwyczajnych łask w związku z dziełem, które realizujemy. Bo wtedy już Bartolo Longo rozpoczął budowę kościółka Matki Bożej Pompejańskiej. Mąż chorej odpowiedział Bartolowi Longo, który chodził po na polu, zbierał datki na budowę kościoła i jak tylko słyszał, że ktoś jest w potrzebie, zalecał modlitwę do Matki Bożej Pampejańskiej. Ale mąż stwierdził, no przecież już tyle kościołów odwiedziliśmy. Daliśmy już pieniążki na ofiary i to wszystko na nic. On stracił już zaufanie. I wtedy Bartolo Longo dał temu mężczyźnie arkusz papieru, na którym byli darczyńcy budowanego kościółka w Pompejach. Wystarczyło się zdeklarować, że będzie się płacać niewielką ofiarę w wysokości jednego solda. To była rodzina bardzo bogata. Dla nich jeden sold to było tyle co nic. Taka to była opłata, jakby raz na miesiąc dać równowartość Bochenka chleba. Bartolo dał mu arkusz papieru, podpisany słowami na budowę kościoła w Pompejach i dodał Niech chora wpisze na nim swoje imię i nazwisko, deklarując małą ofiarę, Niech się postara o jeszcze kogoś i stara się wspierać to dzieło w miarę sił. Najświętsza panna nie pozostawia ani jednego uczynku bez nagrody, niech także obieca że publicznie ogłosi o uzyskanej łasce. Chora na gruźlicę dziewanina zgodziła się na to, zgodziła się złożyć świadectwo, złożyć drobną, comiesięczną ofiarę. Stało się to dokładnie miesiąc po wkopaniu kamienia węgielnego pod budowę w sanktuarium w Pompejach. Przeczytajmy fragmenty. Tej nocy ujrzała królową niebios, siedzącą na tronie z dzieciątkiem w ręku, i trzymającą w palcach różanie, ale bez korony nad głową, tak właśnie przedstawiona była Maryja na starym obrazie w Pompejach, zauważa Bartololongo. Chora jednak o tym obrazie nic nie wiedziała. We śnie widziała, jak Maryja patrzy na nią z miłością, zaczęła więc gorąco ze łzami modlić się o zdrowie i uwolnienie od cierpień. Przy tym milczeniu, bo z powodu płaczu nie mogła mówić, Wskazywała na dzieciątkę, jakby prosiła Maryję, by wstawiła się u Jezusa. W tej chwili najświętsza panna uśmiechnęła się i, patrząc jej w oczy, podała białą wstążkę, na której napisane były słowa: Dziewica różańcowa z Pompejów udzieliła łaski chorej Giovanninie Muti. Bartolo Longo zauważa, że Giovannina ujrzała Madonnę dokładnie tak, jak ją przedstawiał obraz pompejański. Chociaż nie widziała nigdy ona tego obrazu, nie miała prawa go widzieć. On dopiero krótki czas wcześniej trafił do Pompejów. Ten wizerunek nie był rozpowszechniony, nie był znany w ogóle. Ale jednak Maryja z tego wizerunku, pod wezwaniem Matki Bożej Pompejańskiej, objawiła się i uczyniła tak wspaniały cud. I chora postanowiła wypełniać swoją obietnicę, a więc chodziła po kościoła, kiedy były nabożeństwa, i ogłaszała swoje obietnice. Uzdrowienie. Przez wiele lat opowiadała z wielkim przejęciem o łasce, jaką jej wyświadczyła cudowna Matka Boża Pompejańska. Czego nas ta historia uczy? Myślę, że przede wszystkim tego, że mamy obowiązek dawania świadectwa. Każda osoba, która modli się nowenną pompejańską, Albo na przykład nabożeństwem 20 sobód, lub też jedną z innych modlitw pompejańskich, jak na przykład Miesiąc Kuć Świętego Józefa i wiele, wiele innych, bo tych nabożeń Bartolo napisał sporo. I każda osoba, która otrzymała jakiekolwiek łaski, jest zobowiązana do tego, aby mówić o nich, aby napisać świadectwo. Czasami niektórzy się z nas wstydzą, żeby wyjść publicznie i mówić na ten temat, ale przecież dlatego. Powstała nasza strona pompejańska.rosemaria.pl, aby umożliwić nam składanie świadectw w formie pisemnej, i wszystkie świadectwa, jakie otrzymujemy, zostają wydrukowane i przekazane w Wielkiej Księdze Łask do Sanktuarium w Pompejach. Spójrzcie. To jest jedna z wielu takich ksiąg, które przygotowaliśmy. Na tych stronach, chyba, czycie 15 świadectw różańca i nowenny pompejańskiej na tych stronach zawiera się około jeden rok naszej działalności. Wszystkie świadectwa, które przysyłacie do redakcji Królowej Różańca Świętego i na stronę pompejańska Rosemaria.pl są później drukowane i przekazywane do sanktuarium w Pompejach na wieki wieków, jako nasze fotum dziękczynne. to bardzo ważne, aby te nasze świadectwa trafiały do apostolatu nowenny pompejańskiej w jedno miejsce, które od samego początku, 10 lat, służy temu, aby rozpowszechniać nowennę pompejańską w Polsce. Niektórzy umieszczają te świadectwa na stronach facebookowych, na jakichś innych stronach, na jakichś zakamarkach internetowych, ale tylko te, które trafiają do redakcji Królowej Różańca Świętego, idą właśnie do sanktuarium w Pompejach jako wielka księga łask. Jeśli modlimy się nowenną pompejańską, to pewnie pamiętamy tekst nowenny, dziękczynnej. Wszędzie głosić będę, jak dobrotliwie obeszła się ze mną, aby niegodni, tak jak i jak grzesznicy z zaufaniem do ciebie się udawali. Czy te nasze słowa są wypowiedziane na próżno? Czy tak rzeczywiście mówimy? Czy wszędzie głosimy, jak dobrotliwie obeszła się ze mną? Znamy tę historię, kiedy. Zostało uzdrowionych dziesięciu trendowatych, a jeden wrócił, żeby podziękować Jezusowi. Tak też jest trochę jedną wędno pompejańską. Dziesięciu zostanie uzdrowionych, dziesięciu otrzyma łaski, ale jeden wraca, żeby złożyć świadectwo dziękczynne. Mam nadzieję, że Ty zaliczasz się do tych osób, które podchodzą na serio do tej obietnicy, składanej Maryi. Wszędzie głosić będę. Jak dobrotliwie obeszła się ze mną. Dlaczego? Aby niegodni, inni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do ciebie się udawali. Nie rzucajmy tych słów na wiatr. Jedno ze świadectw, które napisał Bartololongo dotyczyło pewnego księdza, który złożył Matce Bożej Pompejańskiej szczególną obietnicę i został natychmiast uzdrowiony, jednak o tej swojej obietnicy zapomniał. To się stało, choroba wróciła. I był bliski śmierci. Bartolo Longo, jak się dowiedział o tym jego przykrym stanie, zapytał: A co z obietnicą? Wtedy ksiądz przypomniał sobie, że nie została ona zrealizowana, że rzucał słowa na wiatr. Ponowił swoje przyrzeczenie, znów został uzdrowiony i wtedy swoją obietnicę zrealizował. Tak więc jest to bardzo ważne, byśmy byli świadomi, naszej obietnicy składanej Madonnie w części dziękczynnej, kiedy otrzymamy łaskę, mamy obowiązek mówienia o niej, świadczenia w taki czy inny sposób, na miarę swoich możliwości. I nie zapominajcie, że zawsze wiązało się to też z tym, aby złożyć jakąś ofiarę Matce Bożej Pompejańskiej na jej dzieła w Pompejach. Nie chodzi o wielkie pieniążki, o wielkie ofiary, o składanie majątków. Spójrzmy, moi drodzy, na tę drobną ofiarę Giovanni Muti. Równowartość bochenka chleba i mnóstwo osób składało taką ofiarę. Jednego bochenka chleba miesięcznie, i tych drobnych ofiar zbudowano wspaniałe sanktuarium. Na tym polega siła wielu ludzkich serc, kiedy się połączą i razem mogą naprawdę wiele. Także zapraszam was do tego, abyście. Czytali Królową Różańca Świętego, czyli Czasopismo Pompejańskie w Polsce, a także wspierali różne inicjatywy, które wypływają z tego czasopisma i są w duchu pompejańskim. Są to inicjatywy szerzenia nowenny pompejańskiej, są to inicjatywy skierowane do więźniów, do dzieci więźniów, ich rodzin, są to inicjatywy społeczne, są to inicjatywy związane z drukowaniem obrazków, noweny pompejańskiej, rozpowszechnianiem dzieł błogosławionego Bartola Longo w Polsce, drukowaniem bezpłatnych modlitewników, wiele, wiele, wiele innych. To wszystko na miarę naszych skromnych możliwości staramy się czynić w naszej Fundacji Królowej Różańca Świętego. I każdego zapraszam do wspierania na wdowie tych inicjatyw, które mają właśnie odpowiadać na to wezwanie jakie płynie stamtąd z Pompejów. Też pewien zakonnik, który prowadził nowennę pompejańską w Polsce, powiedział nam kiedyś tak. Nie wolno, nie wolno rozpowszechniać nowenny pompejańskiej, jeśli za tym nie idą dzieła miłosierdzia. I to było początkiem Fundacji Królowej Różańca Świętego. Na serio się sobie jego słowa, bo nie chodzi o to, aby drukować miliony obrazków i mnóstwo książek i zarabiać na nich krocie i sobie budować luksusy. Ale chodzi o to, aby nie wypatrzyć duchowości pompejańskiej. Spójrzcie na tych wszystkich sprzedawców nowenny pompejańskiej, którzy się cieszą z tej popularności i dla nich to jest taka trampolina. Nie o to chodzi w nowenni pompejańskiej. W nowenni pompejańskiej. Chodzi o wspaniałą, szeroką duchowość, jaka wypływa tamtą z Pompejów, w sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej i dzieła miłosierdzia. I kiedy będziemy chcieli rozpowszechniać nowennę pompejańską, nie zapominajmy nigdy, by za nią szły zawsze dzieła miłosierdzia. Bartolo Longo postępował zgodnie z duchem Świętego Ludwika z swojego kierownika duchowego, który tłumaczy mu tak, jeśli spotkasz na swojej drodze ubogiego nędzarza, człowieka w potrzebie i zaczniesz mu głosić prawdę Ewangelii, to on cię wyśmieje. Najpierw daj mu chleb, nakarm go, ubierz go, wykąp, a dopiero potem przynieś mu Jezusa. Bo właśnie Jezus mówił, bo byłem głodny, a dałeś mi jeść. Od tego się zaczyna ewangelizacja, od wyjścia naprzeciw potrzebom Ciała, a później potrzebom ducha. Tak więc ta pobożność pompejańska jest silnie połączona, właściwie nierozerwalnie połączona z wrażliwością społeczną, z dziełami miłosierdzia. Jeśli ktoś szerzy nowennę pompejańską, a nie idą za tym dzieła miłosierdzia, to nie zrozumiał przesłania, jakie płynie do nas z Pompeju, nie zrozumiał tej bogatej, Przebogatej duchowości pompejańskiej. Tego sobie życzę, życzę każdemu z Was, abyśmy odkrywali tę niezwykłą duchowość, pogłębiali ją, rozumieli ją coraz lepiej. Zachęcam Was do odsłuchania audiobooka na podstawie tej książki. Część o pojawieniu się Matki Bożej Pompejańskiej Giovanninie Muti. Było to pierwsze, ale też nie ostatnie objawienie się. Matki Boży Pompejańskiej. Dziękuję za uwagę.